Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Z tej strony Paweł. Na dzisiejszym filmie Bayern przełamał serię 3 porażek z rzędu. Jakub Kiwior zdobył bramkę w meczu z Newcastle. Także ja nie przedłużam i przechodzimy do tematu. Nie był to wybitny mecz w wykonaniu Bayernu. Dwie bramki zdobył Harry Kane i Bayern pokonał RB Lipsk 2-1. Ciężko o pozytyw z tego meczu. Natomiast dla Bayernu najważniejsze jest zwycięstwo i przerwana seria 3 porażek z rzędu. Możliwe, że na piłkarzy dobry wpływ miała informacja o tym, że po sezonie Thomas Tuchel opuści klub. Bohaterem Bayernu był nie kto inny, tylko Harry Kane. Anglik zdobył dwie bramki, a decydującego gola zdobył w doliczonym czasie gry. Harry Kane ma na koncie 31 bramek w sezonie, z czego 27 w Bundeslidze i pewnie zmierza po koronę króla strzelców. W pierwszej połowie działo się niewiele, natomiast Harry Kane mógł wpisać się na listę strzelców. Strzał głową Anglika w znakomity sposób obronił Blaswich. Harry Kane strzelał jeszcze przewrotką, ale nie trafił czysto w piłkę. Bayern miał przewagę w posiadaniu piłki, ale poza sytuacjami Kane'a większych konkretów z tego nie było. W drugich 45 minutach działo się zdecydowanie więcej. W 56 minucie wynik spotkania otworzył Harry Kane po podaniu Choupo-Moutinga. Anglik miał jeszcze jedną sytuację, ale strzelił nad poprzeczką. Po stracie bramki Lipsk ruszył do ataku. Dwie znakomite okazje zmarnował Sesko. Zawodnika gości zatrzymał Manuel Neuer. Lipsk atakował i dopiął swego w 70 minucie. Dani Olmo podał do Sesko, który oddał strzał z pola karnego. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od zawodnika Bayernu i wpadła do siatki. Goście nie poszli za ciosem, tylko cofnęli się do defensywy i pilnowali remisu. Zostali za to skarceni w doliczonym czasie gry. Strzał w dolny róg bramki oddał Harry Kane. Ostatecznie Bayern wygrał 2-1 i przerwał serię 3 porażek z rzędu. Zespół Thomasa Tuchela ma stratę 8 punktów do Bayeru Leverkusen, natomiast RB Lipsk jest 5. W pozostałych spotkaniach Bayer Leverkusen pokonał Mainz 2-1, Union Berlin zremisował z Handenheim 2-2, Stuttgart zremisował z Köln 1-1, Werder Brema zremisował z Darmstadtem 1-1, a Borussia Mönchengladbach pokonała Bochum 5-2. W 26. kolejce Premier League Arsenal pewnie pokonał Newcastle 4-1. Jedną z bramek zdobył Jakub Kiwior. Kanonierzy chcieli się zrehabilitować za porażkę z FC Porto w Lidze Mistrzów. Od pierwszego gwizdka narzucili swój styl gry i w 18. minucie objęli prowadzenie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Piłkę do własnej bramki skierował Botman. 6 minut później było już 2-0. Martinelli dograł piłkę, a Kai Havertz wpakował ją do siatki. Trzeci cios Arsenal zadał w 65. minucie. Kai Havertz podał do Bakayoko Saki. Anglik ograł obrońcę i oddał strzał na dalszy słupek. I pokonał Lorisa Kariusa. Zespół Mikaela Artety nie zwalniał tempa. 4 minuty później na 4-0 trafił Jakub Kiwior po dośrodkowaniu Declana Rice'a z rzutu rożnego. Polak oddał strzał głową. Na 6 minut przed końcem spotkania bramkę honorową zdobyło Newcastle. Na listę strzelców wpisał się Wilcock po asyście Berna. Arsenal jest na miejscu trzecim ze stratą punktu do drugiego Manchesteru City i stratą 2 punktów do pierwszego Liverpoolu. Natomiast Newcastle jest na miejscu 8. W pozostałych spotkaniach Crystal Palace pokonało Burnley 3-0. Brighton zremisowało z Evertonem 1-1. Aston Villa pokonała Nottingham Forest 4-2. Manchester United przegrał u siebie z Fulham 1-2, a Bournemouth przegrało z Manchesterem City 0-1. Także moi kochani, z mojej strony to na dzisiaj tyle. Ja się już z Wami żegnam. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Także do zobaczenia na kolejnym filmie. Trzymajcie się, miłego popołudnia, cześć!